Siema, z tej strony Sebastian. Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy Pilates. Nasz film powstaje z cyklu Twój lokalny trener online przy współpracy Stowarzyszenia Europa i My. Zatem mata już na mnie czeka. Dzisiaj popracujemy sobie na mocny brzuch, na mięśni brzucha. Będziemy ćwiczyli z taśmą, czyli nasza kolejna seria ćwiczeń z taśmą. Ja powoli będę udawał się na matę, a Wy dołączcie do mnie. Zapraszam. Jestem już na macie. Siądźmy sobie tak, żeby nogi były otwarte na szerokość bioder i taśma, żeby była założona bezpośrednio na nasze śródstopie. Na kolejny wydech. Zaokrąglimy plecy, powędrujmy pół rąk. Łokcie przykujemy do boku ciała i wróćmy. Otwórzmy klatkę piersiową, wyprostujmy spójrzmy przed siebie. Znowu oddechu zaokrąglimy. I wróćmy. Jeszcze sześć. I wracamy. Pięć. I wróćcie. Cztery. I dalej. Trzy. I wróćcie. Dwa. I wróćcie. I ostatni raz. I wróćcie. Weźcie dech. Teraz ręce przynieście do przodu. Otwórzcie je szeroko, rozciągając taśmę. I bardzo powoli zrolujcie kręg po kręgu, schodząc na matę. Ok, odłóżcie głowę, weźcie dech, zepnijcie pod mostkiem i wróćcie do góry wydech. I sześć razy. Wdech. Spięcie. I wydech. Dalej. Pięć. Wdech. Spięcie. I wydech. Już tylko cztery. Wdech. Spięcie. I wydech. Trzy razy nam zostało. Wdech. Spięcie. I wydech. I dalej. Dwa. Wdech. Spięcie. I wydech. Ostatni raz. Wdech. Spięcie i wydech. Ok. Ręce zostają szeroko, trzymają taśmę. I teraz skręcamy raz do jednej i wracamy. I raz do drugiej i wracamy. Głowę z pośrodku między ramionami. Raz, dwa. I raz, dwa. Sześć, dwa. Pięć, dwa. Cztery, dwa. Trzy, dwa. Dwa, dwa. Ostatni dwa. Weźcie wdech. Na wdechu teraz wasza prawa ręka powędruje do dołu i dalej będziemy rolowali. Lewa będzie wędrowała za głowę. Wydłużamy, odkładamy głowę. Spinamy, wracamy pod mostkiem. Ręce wyciągają nas do góry razem z taśmą. Wracamy na środek, na linię ramion. I druga strona. Teraz jedna do góry, druga do dołu i wracamy. I znowu. Jedna do dołu, druga do góry na zmianę. I jeszcze. Sześć razy. Wdech. I wydech. Pięć. Wdech. I wydech. Cztery. Wdech. I wydech. Trzy razy. Wdech. Spięcie i wydech. Już tylko dwa. Wdech. Spięcie i wydech. Ok. Ostatni raz. Wdech. Spięcie. Wydech. Ok. Weźcie wdech, przyklejcie łokcie do boku ciała. Na kolejny wydech ściągnijcie nogi bliżej do siebie. Ok. I teraz, co robimy dalej? Na jeszcze kolejnym wydechu, bardzo powoli powędrujcie półrol. Zatrzymajcie i spróbujcie aktywować łokcie do góry, oderwać od boków ciała. Sześć razy. I pięć. Trzymajcie je cały czas mniej więcej nie do pod kątem prostym. Nie ciągnijcie ramion do uszu. Cztery.
3, dwa i raz. Weźcie wdech. Wróćcie do góry, plecy zaopłonowane. Na linii bioder od dołu do góry zaczynamy prostować. Bierzemy wdech. Ponownie wydłużamy obydwie nogi. Tak? Przyklejamy ręce do siebie, łokcie przyklejamy do boku ciała. I bardzo powoli zaokrąglamy do pleców. Zostajemy w półrolu. Teraz delikatnie odrywamy łokcie tak, żeby znalazły się na linii naszych ramion. I skręcamy do jednej, głowa po środku między ramionami, wracamy. I do drugiej, głowa po środku między ramionami, wracamy. 8, płynnie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, raz. Ok, weźcie wdech, bardzo powoli wróćcie do góry, łokcie przyklejcie do boku ciała. I znowu zaokrąglujcie plecy, kręg, powędrujcie dół na matę, odłóżcie głowę na macie. Teraz ściągnijcie nogi do siebie, na wdech przenieście do pozycji stołu, a następnie wydłużcie do góry w stronę sufitu. Mamy. Złączcie je, zęgnięty są wypchnięte. Zegnijcie pod mostkiem, spuśćcie na brzucha, ręce pociągną taśmę do dołu w stronę podłogi i zrobimy sobie setkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem, dwa, trzy, cztery, pięć. Osiem, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziewięć, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć, dwa, trzy, cztery, pięć. Weźcie wdech. Mamy wdech po kręgu, głowa powędruje na matę. Teraz ręce rozłożycie szeroko, zostajecie się ponownie na linii ramion. Głowa jest luźna, nic się nią nie dzieje. Ok, obydwie nogi złączone. Wędrujecie do jednej, odrywacie jeden pośladek. Wracacie. Wędrujecie do drugiej, odrywacie drugi pośladek. I wędrujemy. Lewa, odrywamy prawe. I prawa, odrywamy lewe. I osiem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz, weźcie wdech, na kolejnym wdechu ręce powędrują do góry, ok, przykryjcie łokcie później do boku ciała, zegnijcie nogi do pozycji stołu, bardzo fajnie, podstawicie sobie nogi na matę. Ok. I spróbujecie, spinając pod mostkiem, wrócić do góry. Wdech. Dobrze. Co robimy dalej? Dalej na chwilę zakotwiczcie taśmę po środku między swoimi kolanami. Mamy. Stopy są rozdzielone na szerokość bioder. Na kolejnym wydechu zaokrąglamy, wędrujemy na matę i aktywujemy prawe bokcie, wędrujemy. Patrzymy za łokciem i wracamy, wędrujemy góra. Mamy. Teraz wędrujemy na dół na matę, skręcamy, równocześnie aktywujemy ten bok. Patrzymy za łokciem i wracamy. I dalej, prawe. I wracamy. I lewy. I wracamy. I jeszcze. Cztery. I wróćcie. Trzy razy. I wróćcie. Dwa. I wracacie. Ostatni raz. I wróćcie. Weźcie wdech. Na wdech. Zdejmijmy taśmę. W taki sposób, żeby zamknąć się w małą kulkę. Dobrze. Otwórzmy do boku jedno kolano, otwórzmy drugie kolano do boku i włóżmy taśmę między nasze paluchy stóp. Dobrze, przejdźmy na sam koniec mat. Złapmy pod kolanami, zaokrąglimy do pleców, spójrzmy na dół brzucha i ściągnijmy nogi do siebie. Mamy złączone nasze palce stóp, przytrzymują taśmę. Teraz przenieśmy ręce bezpośrednio
na kostki, tak? Zatrzymajmy, oderwijmy nogi od podłogi i jeszcze mocniej zaokrąglimy dół pleców. Taka zmodyfikowana wersja piłki. Powędrujmy na wysokość łopatek i wróćmy do góry. Nie spadnijmy. Powędrujmy na wysokość łopatek i wróćmy do góry. I jeszcze 6. I 5. 4. 3 razy. 2. I ostatni raz. Weźcie wdech. Ściągnijcie nogi, zdejmijcie taśmę i wy połóżcie je sobie na macie. Teraz taśma powędruje bezpośrednio z tyłu na nasze ramiona. Mamy. Tak mniej więcej, żeby ulokowała się bezpośrednio pod naszymi łopatkami. Ok. Weźcie wdech. Na wdech okręg po kręgu. Powędrujcie na dół na matę. Dobrze. Odłóżcie głowę na matę. Ściągnijcie sobie prawą nogę do pośladka. Ściągnijcie lewą nogę do pośladka. Kręgosłup postawcie neutralnie. Teraz prawa noga powędruje do pozycji stołu. Na kolejnym wdechu lewa noga powędruje do pozycji stołu. Złączycie uda, złączycie kolana. Zepnijcie pod mostkiem. Wasze ręce powędrują na linii waszych kolan. Wydłużycie nogi przed siebie i wrócicie. Wydłużycie przed siebie i wrócicie. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Raz. OK. Rozdzielcie nogi na szeroki dodek. Prawą nogę przenieście do przodu przed siebie. Na lewej nodze połóżcie ręce z taśmą. Mamy. I na zmianę przenosimy, wydłużamy. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Raz. OK. Zostawcie na prawym kolanie lewą rękę. Prawą rękę otwórzcie do boku, spójrzcie za dłonią i zmieńcie stronę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, raz. Weźcie wdech, złapcie na chwilę pod kolanami, kręg po kręgu, opuśćcie głowę na matę, przyciągnijcie nogi do siebie i chwilę pobujajcie. 4, 3, 2, raz. OK, dobrze. Wasze nogi wrócą do pozycji stołu. Wy ponownie zerkniecie pod mostkiem i powędrujecie z rękoma w stronę waszych kolan, tak? Taśma jest delikatnie naciągnięta. Dobrze. Przenieście teraz nogi przed siebie, a ręce za głowę i wróćcie. Przenieście nogi przed siebie, a ręce za głowę i wróćcie. I 6. Nogi są włączone, palce są obciągnięte. 5. Ręce mniej więcej na linii waszych skroni wędrują. 4. Wdech i wydech. 3. Wdech i wydech. 2. Wdech i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Kręg po kręgu, głowa ponownie powędruje dół. Odstawcie na matę prawą, lewą nogę. Ręce powędrują do bioder. Wdech. Zepnijcie pod mostkiem. Wyjmijcie taśmę spod pleców. Mamy. Dobrze, ręce przenieście do przodu i na ramię wróćcie do góry rozwaniu. Teraz wypchnijcie pięty i lokujcie ponownie taśmę szeroko na śródspod. Odsuńcie nogi od siebie. Taśma została tak, żeby była naciągnięta, łokcie przyklejone do boku ciała. Jeszcze raz zaokrąglicie dół pleców, powędrujcie na dół, ściągnijcie obydwie nogi teraz do siebie, przenieście do pozycji stołu i na kolejnym wydechu przenieście je do góry w stronę sufitu. Mamy. Złączcie je razem i powędrujcie sobie na raz, dwa, trzy na dół i wróćcie. I znowu raz, dwa, trzy i wróćcie. I raz, dwa, trzy i wróćcie. Ostatni raz, dwa, trzy, wróćcie.
Dobrze, zajmijcie nogi do pozycji stołu. Zerknijcie pod mostkiem i wyciągnijcie taśmę spod stóp. Teraz wasze ręce złapią taśmę w taki sposób, żeby taśma znalazła się ponownie w samych kciukach, bezpośrednio nad waszymi kolanami. Mamy. I z tej pozycji spróbujcie zrolować i powędrować do teasera. Dech. I wydech. Wrócić. No. Spinamy na drugiego góra, wdech. I wydech. I jeszcze sześć. Dech. I wydech. Pięć razy. Dech. I wydech. Cztery. Dech. I wydech. Trzy. Dech. I wydech. Już tylko dwa. Dech. I wydech. I ostatni raz. Zostańcie w górze. Weźcie wdech. Otwórzcie nogi i wróćcie. Otwórzcie i wróćcie. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Raz. Nogi zostaną złączone. Teraz aktywujcie ręce. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Raz. OK. Weźcie wdech. Wróćcie rolowanie na dół na matę. Ściągnijcie na chwilę nogi na siebie. OK. Pobujajcie. Raz do jednej, raz do drugiej. Jeszcze raz do dwa. I raz. Ręce przenieście ponownie do góry. Odstawcie prawą nogę, odstawcie lewą nogę. Wyruszcie jedną, wyruszcie drugą. Włączcie krawędzie stóp. Zerknijcie pod mostkiem. Powędrujcie kręg po kręgu. Rol góra. Opuśćcie ręce. Ściągnijcie teraz jedną nogę, ściągnijcie drugą nogę. Dobrze. Przewróćcie się w taki sposób, żeby pozostać w pozycji na szpilaka. Taśma przez chwilę już nam nie będzie potrzebna. Dobrze. Ręce zostaną bezpośrednio pod naszymi ramionami, kolana pod biodrami. Dla rozluźnienia zarówno pleców, jak i brzucha po tych wszystkich naszych ćwiczeniach na brzuch powędrujemy sobie do kociego grzbietu, ale koci grzbiet rozdzielimy sobie na trzy części. Pierwsza część odmijamy tylko dół pleców i odmijamy pośladki, ciągniemy do góry. Na wdech odmijamy i odbijamy. Tak jakby nasz kolec biodrowy chciał się zadnąć i przykleić do żebra. Tutaj wszystko mamy aktywne. Jeszcze. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni raz. OK. Popracowaliśmy sobie do pleców. To teraz popracujemy jeszcze sobie górą pleców. Wyobraźcie sobie, że nie macie stawów łokciowych, tak? Macie tylko stawy barkowe. Jeżeli chodzi o wykonanie ćwiczenia, odepchnijcie się teraz od mat. Mamy, jesteśmy wysoko. I tak, jakbyście chcieli zrobić pompkę, ale nie pompkę na łokciach, tylko pompkę na ramionach. Powędrujcie do dołu, zamknijcie głową i wróćcie. Otwórzcie głowę przed siebie. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I jeszcze wdech. I wydech. I wdech. Ostatnie cztery. I trzy. Dwa. I ostatni raz. Spójrzcie przed siebie. Teraz powoli. Od dołu pleców, przez środek. Złączmy obydwie części pleców, górną i dolną. Zróbcie koci grzbiet. I na wdechu od dolna powędrujcie do otwarcia. Patrzymy przed siebie. I wydech zamykamy. I wdech otwieramy. Wydech zamykamy. I wdech otwieramy. Ostatni raz wydech.
Za nogami chwilę dostańcie. Wasze dolne żebra wypychają się od głowy plecy do sufitu. 6, 5, 4, 3, 2, raz i pododona. Rozgnijcie. Spójrzcie przed siebie, tak ciężarny, słoniony brzuch spięty, wciągnięty, ramiona daleko od uszu, pośladki w górze. 6, 5, 4, 3, 2, raz. Odrobona, wróćcie do neutralnego kręgosłupa. Ściągnijcie ręce do kolan. Kochani, i to by było na tyle. Dziękuję, że braliście udział w moich ćwiczeniach, pilates z Staśką. Zapraszam na kolejne ćwiczenia. Życzę Wam teraz udanego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.